Kondracie. Dawno nie rozmawialiśmy, Tomasz Kondraciuk. Witaj, Tomek. Witam, witam wszystkich. Co przyjeżdżam do Poznania, to cię spotykam, nie? Żartuję, oczywiście byłem kiedyś przy walce z Krzysztofem Jotko, która, można powiedzieć, otworzyła mu drogę do UFC, ale ty po drodze i po tych walkach toczyłeś nie mniej krwawe walki niż wówczas. Jak się w ogóle dzisiaj czujesz? Czuję się rewelacyjnie. Cieszę się, że stoję tu, gdzie stoję. Po tych wszystkich walkach jakieś ślady zostały, jakieś problemy, czy jesteś w tej chwili w optymalnej dyspozycji? Nie, no jestem w rewelacyjnej dyspozycji, nie ma żadnych problemów zdrowotnych, psychicznych, znaczy nie psychicznych, no bo nie, można powiedzieć też psychicznych, bo jednak wszystkie jakieś tam urazy i porażki też gdzieś tam w tej psychice siedzą, ale wiesz co, można powiedzieć, że wyleczyłem się też z roztrząsania w przyszłości, tak, nie myślę o moich porażkach, patrzę tylko w przyszłość i na tym się skupiam. Na was obu będzie ciążyć presja. Mówię tutaj o Bartoszu Leśko, który jest uważany za młody talent, który wchodzi. No i na tobie, który tutaj będziesz dla miejscowej publiczności w Poznaniu stanowił na pewno jakiś punkt odniesienia i to, że oni przyjdą tobie kibicować, więc presja będzie i na tobie, i na nim. So, dla mnie klatka jest klatką, także presji jakiejś większej nie będzie, dlatego że bije się u siebie w Poznaniu. Nie wiem, jak mój przeciwnik do tego podchodzi, no z tego, co mówi na konferencji, też nie będzie miał z tym problemów, do niego też na pewno przyjadą jacyś kibice, także też wchodzimy do klatki, robimy swoje, bo nie, czy to jest u mnie w mieście, u niego w mieście, czy w jakimkolwiek innym mieście na świecie. Ale lepiej jest chyba wstać, przespać się w swoim łóżku i przyjechać na salę po południu, żeby wziąć udział w gali, niż powiedzmy jechać gdzieś, chociażby, nie mówię tylko o Polsce, ale też w zagranicznych wyjazdach, prawda? Co i tak i nie, są plusy i minusy, wiadomo. Wyśpisz się w swoim łóżku, tak, zrobisz wagę u siebie w wannie, a nie w wannie hotelowej i tak dalej, i tak dalej. No też są, wiesz, jakieś minusy, no bo wiesz, wyjeżdżasz gdzieś do innego miasta i odcinasz się zupełnie, tak, a jednak jesteś u siebie i otaczasz, wiesz, masz jakieś swoje otoczenie, wiesz, ja mam małe dzieci i tak dalej, no też, wiesz, ta noc może być nieprzespana na przykład ze względu na to, że dzieciaczki mnie obudzą, oczywiście żartuję, ale mówię, są plusy i minusy, generalnie wiadomo, fajnie, że bije się u siebie, gdybym się bił w innym mieście, też dobrze. Tomek, na jakim etapie kariery teraz jesteś? To jest tak, że planujesz jeszcze, powiedzmy, kilka walk, czy planujesz kilkanaście walk? Jak to w ogóle teraz wygląda? Jak się czujesz fizycznie w tym sensie, że oczywiście ta walka najbliższa jest najważniejsza, no ale gdzieś w perspektywie zawsze zawodnik ma jakby całą karierę odniesienie. Jak ty do tego podchodzisz? No co, wiesz, tutaj, wiesz, na konferencji ktoś wspomniał, że jestem takim troszeczkę, wiesz, weteranem, albo nawet ja budowałem MMA w Polsce, wiesz, ja nie budowałem MMA w Polsce, przede mną byli, wiesz, dużo starsi zawodnicy i ich można uważać za takich pionierów MMA, a ja mam dopiero 30 lat, także no wiem, że na pewno jeszcze kilka ładnych lat jest przede mną. Jeżeli tylko zdrowie dopiszę, to będę chciał się bić jak najdłużej. Gdzieś tam słyszałem w tle pojedynek twój z Karolem Celińskim w DSF-ie na zasadach kickboxingu. To jest taka chęć, powiedzmy jeszcze raz, udowodnienia sobie, że możemy toczyć takie walki, czy to jest chęć pokonania konkretnie tego rywala? Nie, to jest chęć dania publiczności jeszcze raz to samo widowisko, które daliśmy wtedy. Padł taki pomysł, mi się bardzo spodobał, Karolowi też. Także jeżeli dojdzie oczywiście do tego pojedynku, no to na pewno damy świetne show, tak jak wtedy. I wiesz, chyba o to chodzi, wiesz, ta walka dała mi dużo, mimo porażki. Czasem śmieję się tak, że porażka w takim stylu dała mi więcej, niż gdybym tą walkę wygrał. Także zobaczymy, jak nasza potencjalna kolejna walka potoczy się w innej formule, ale na pewno zrobimy to przede wszystkim dlatego, żeby dać ponownie świetne show. Ty bijesz się, bo chcesz zarobić pieniądze, bo lubisz się bić, bo nie wyobrażasz sobie robienia czegoś innego. Wymienić trzy powody, tak? Biję się po to, żeby zarabiać pieniądze, ja zarabiam na te pieniądze. Biję się po to, bo lubię to robić, nikt mnie do tego przecież nie zmusza, nikt mnie tam nie wpycha na siłę, tak? No i wiesz, że jak robisz już coś naprawdę kilkanaście lat, no to ciężko to rzucić z dnia na dzień, tak? Także cały czas chce mi się, jeżeli wiesz, przyjdzie taki dzień, że powiem brzydko, pierdolę, nie chce mi się, no to rzucę to z dnia na dzień. Ale na razie nie ma takich myśli, idę do przodu cały czas po swoje. Jak będziesz trenował do tego ostatniego etapu? Tutaj w Poznaniu troszkę się zamieszało na tej scenie klubowej. Jak będzie to wyglądało w twoim przypadku? To zamieszanie już dawno, wiesz, dawno minęło. My już od dawna jesteśmy jakby ustabilizowani. Także trenuję cały czas w moim klubie, w Czerwonym Smoku. No i tak będą wyglądały moje przygotowania, właśnie w tym miejscu.
Dzisiaj wiózł mnie taksówkarz, patrzę, koszulka Pitbulla i pytam się, pan trenuje? A on mówi, nie, ale ja to wszystko znam. A on mówi, pan jest dziennikarzem? Ja mówię, tak. Niech mi pan powie, co w tym Poznaniu się stało? Mam na myśli Jankos i te wszystkie, powiedzmy, zamieszania, więc nie do końca tak jest, że ludzie się nie interesują albo wiedzą. No wiesz, to już na ten temat wszystko było powiedziane. Nie wiem, czy jest sens jeszcze w ogóle bałkować ten temat. To już jest dawno, dawno sprawa zamknięta. Wszystko, co miało być powiedziane, było powiedziane, wszystko zostało wyjaśnione, także na pewno nic więcej już tutaj nie wniosę do tej sprawy. Tak mi się przypomniało, więc tak. Jak ostatni etap będzie wyglądał tych przygotowań? Tylko tutaj w klubowie, klubowo, czy jeszcze gdzieś jakieś wyjazdy, próby i tego typu rzeczy gdzieś w innych klubach? Sparing partnerzy może pasujący, czy odpowiadający stylem Bartoszowi Leśko? Tak, ściągam takich przeciwników, sobie partnerów sparingowych, odpowiadającym gabarytom. Troszeczkę oni też starają się jakby odwzorować jego styl walki, także no oczywiście tak. Na 90% zostanę tylko w Poznaniu, będę się przygotował tutaj. Myślałem o wyjeździe do Warszawy, do WCA na tydzień, ale z takiego względu, że w tej chwili mój przeciwnik tam jest, no to myślę, że nie ma sensu, żebym ja już się tam pojawiał w moich przygotowaniach. To duży klub, można w dwóch miejscach trenować praktycznie. Nie, no oczywiście, że tak, ale słuchaj, tutaj nam niczego nie brakuje. Mamy naprawdę mega salę świetnie wyposażoną pod MMA. Mamy świetnych chłopaków, świetnych trenerów, także jeżeli bym miał wyjeżdżać, to po prostu tylko po to, żeby, wiesz, może jeszcze coś nowszego złapać, podpatrzeć jakiś, nie wiem, inny system treningowy, ale wiesz, nie muszę wyjeżdżać. Wszystko zrobię tutaj. Tomek, zdrowia i takiej walki przynajmniej, jak toczyłeś wcześniej z wieloma dobrymi zawodnikami, żebyśmy, powiedzmy, mogli powiedzieć, wow, to było to coś i na swoim chyba jednak podwórku to jest coś szczególnego. Zdecydowanie tak i tego sobie też życzę. Dziękuję bardzo. Dzięki.